Zacząć. Ja się przedstawię, nazywam się Przemysław Lisowski, jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także członkiem Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, które jest organizatorem tego spotkania. To już jest trzecie spotkanie z tego cyklu webinarów, które mam przyjemność prowadzić dla Państwa. Dwa poprzednie dotyczyły wojennych ścieżek naszych przodków. Dzisiaj wkraczamy w troszkę inną tematykę, w tematykę poszukiwań dokumentacji odnośnie przodków, którzy właśnie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. I myślę, że sobie rozpoczniemy. Szanowni Państwo, potrzeba przemieszczania się, czy też szukania lepszych warunków do życia, jak wiadomo, wynika z ludzkiej natury. Przez długie wieki podróże dla bardzo dużej części społeczeństwa były praktycznie niemożliwe lub ograniczone do bardzo wąskiej przestrzeni, czyli załóżmy do gminy czy też powiatu i to chyba czasami nie. Jeśli chodzi na przykład właśnie o warstwę chłopską, było to czasami praktycznie niemożliwe. Dopiero w XIX wieku zaistniało wiele zmian, które umożliwiły wyruszenie w nieznane, spełnienie jakichś swoich potrzeb podróżniczych, tudzież właśnie znalezienia lepszych warunków bytowych. Do dwóch głównych takich zmian, czy też czynników, które spowodowały emigrację, możemy zaliczyć rozwój techniki, to na pewno, czyli rozwój kolei, rozwój żeglugi morskiej, a także w pewnym sensie powodem było też przeludnienie, rozdrobnienie tej ziemi na ziemi chłopskiej, czy też szlacheckiej, czy to na Mazowszu, na Podlasiu, czy też w Galicji, co spowodowało, że i był głód, i ludzie szukali nowego zajęcia i usłyszeli od kogoś, że na przykład w Ameryce można szybko stać się bogatym i odmienić swoje życie, więc to na pewno powodowało to, że ludzie chcieli wyemigrować. Rozpoczęcie masowej emigracji dla naszego regionu, czyli dla Europy Wschodniej i Południowej, przypada mniej więcej na drugą połowę XIX wieku i w literaturze określa się to terminem nową emigracją. Stara emigracja będzie dotyczyła Skandynawii, Irlandii, Niemiec, a my będziemy określani jako nowa emigracja, nowa siła robocza. Ci ze starej emigracji będą nas troszkę traktować z, tak, może nie po macoszemu, ale troszkę tak z wyższością. Ciężko jest oszacować, ile osób wyemigrowało z terenów Polski w latach 1820-1914. Wtedy nie było Polski, więc ciężko w ogóle to oszacować, no bo emigrowali nie tylko Polacy, ale Rusini, Żydzi, różne narodowości, które mieszkały na terenach, które tworzyły kiedyś Rzeczpospolitą Polską. Szacuje się, że mogło to być ponad 2,5 miliona Polaków. Ale myślę, że Państwo mogą się spotkać z różnymi liczbami. To zależy właśnie od zaborów, o którym rozmawiamy, ale myślę, że taką liczbę możemy spokojnie przyjąć. Od czego sobie dzisiaj zaczniemy? Bo dzisiaj będę chciał Państwu przedstawić kilka takich serwisów, lub portali internetowych, na których znajdą Państwo, przepraszam, się zakręciłem, na których będą sobie mogli Państwo znaleźć kilka ciekawych informacji, dokumentów. Zaznaczam, że po raz kolejny, że to jest mój subiektywny wybór i portale te będą darmowe, także pokażę jeden płatny, ale tylko dla Państwa informacji, reszta jest darmowa. Tutaj taki standardowy przykład tego, co emigranci widzieli w trakcie wpływania do Stanów. Rozpoczniemy sobie od omówienia, gdzie w ogóle emigranci lądowali. Gdzie po tej długiej morskiej żegludze oceanicznej, żegludze docierali. Pierwszą taką bazą było Castle Garden, ale to Castle Garden nie spełniało w pewnym momencie, już nie mogło dać rady z narastającą dokumentacją, narastającą liczbą osób, które przypływały do Stanów Zjednoczonych, więc zdecydowano się na budowę nowego portu migracyjnego. Był to port Ellie Island na takiej małej wysepce.
Tutaj polecam, będę jeszcze o tej książce troszeczkę mówił, o Wyspie Klucz Małgorzaty Szejnert. Bardzo ciekawa książka, omawia losy wyspy od najstarszych dziejów aż po w sumie aż po zakończenie działalności swojej działalności, gdzie przyjmowano ostatnich imigrantów, a także po tym, jak utworzono tam muzeum. Tym serwisem, to jest zdjęcie z lotu ptaka na właśnie Ellie Island chyba w latach 90., gdzie tam nie miano chyba jeszcze pomysłu, jak to zorganizować, ale ta wyspa była sztucznie poszerzana, ją rozbudowywano bardzo mocno w szczytowym momencie migracji. I powstała fundacja i portal internetowy libertyellisfoundation.org.com. Jest on właśnie szczególnie ważny dla osób, których przodkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i właśnie zostali zarejestrowani w stacji, tej, o której wspomniałem, która się zajmowała właśnie przyjmowaniem imigrantów. Jak już wspomniałem, była ona przedmiotem wielu i artykułów, i rozpraw naukowych, i książek popularno-naukowych, czyli jak już wspomniałem, książka dostępna, bardzo łatwo dostępna na rynku polskim, Wyspa Klucz Małgorzaty Szejnert, ale taką bardzo ciekawą pozycją, ogromną jest Encyclopedia of Ellie Island autorstwa Barrego Moreno, ona też jest chyba dostępna w języku polskim. Widziałem ją bodajże w Bibliotece Jagiellońskiej, ale nie dam sobie ręki uciąć. Na pewno widziałem anglojęzyczną wersję. Z czym się wiązało powstanie w ogóle tej wyspy i całego tego kompleksu wręcz? Była to właśnie szybko rosnąca liczba przybyszów i problemy właśnie związane z funkcjonowaniem obiektu na Castle Garden. Tak wyglądało tutaj, jak już Państwu mówiłem pierwotnie, widać tutaj stateczki wycieczkowe, to były bodajże, albo to mogą być stateczki, które, tak, to będą te statki, które kursowały od statku, od okrętu do wyspy i przewoziły przybyszów na wyspę do punktu migracyjnego, żeby tam nie robić też sztucznego zamieszania. Otwarcie Ellie Island miało miejsce w styczniu 1892. Wyspa ta stanowiła wtedy główne centrum przyjmowania imigrantów z całego świata, a przez cały okres jej działalności funkcjonowała aż do 1924 roku, przewinęło się tam ponad 12 milionów ludzi. A liczby te są i tak niepełne, bo w 1897 roku wybuchł na wyspie ogromny pożar, który strawił również archiwum, więc czasami możemy mieć problemy z odnalezieniem informacji z lat właśnie 1890-1897, ale również informacji z wcześniejszych lat, wręcz od 1850 roku, bo po zamknięciu Castle Garden, znaczy Castle Garden pełnił taką rolę dalej przejściową, ale przekazano część dokumentacji z Castle Garden, więc ta dokumentacja też, brzydko powiem, poszła z dymem, więc czasami możemy nie znaleźć informacji, których poszukujemy. Obecnie na wyspie działa muzeum, które zostało otwarte właśnie w 1990 roku, a przy muzeum taka swego rodzaju fundacja, to jest American Family Immigration History Center, takie centrum migracyjne, jak funkcjonuje takie u nas w Gdyni, także zachęcam też do odwiedzenia. I we wspomnianej instytucji, czyli w tym American Family Immigration History Center, znajdują się właśnie różne dokumenty migracyjne, a najważniejszy z nich dla nas na obecną chwilę jest manifest pokładowy. Ja Państwu pokażę, jak się poruszać po tej stronie internetowej, czyli tutaj mamy główną stronę, jak sobie Państwo wpiszą w wyszukiwarkę, to jest ich główna strona. I w pierwszej kolejności musimy się, niestety jest ona dostępna tylko w wersji anglojęzycznej, znaczy pewnie jakieś inne języki są, ale nie ma wersji języka polskiego. Więc w pierwszej kolejności musimy się zarejestrować, po zarejestrowaniu musimy się zalogować, ponieważ bez tych dwóch kroków jakby nie będziemy mogli przeglądać dokumentów. Następnie na stronie głównej, jak Państwo mogą zauważyć, widnieją dwa pola, w które należy wpisać imię i nazwisko, czyli Enter First Name i Enter Last Name, to jest nazwisko.
Możemy również za pomocą prawego przycisku myszy odnaleźć funkcję przetłumaczenia strony. Jak klikniemy prawym przyciskiem myszy i tam jest taka funkcja przetłumacz strony na język polski. Możemy sobie to nacisnąć i wtedy strona nawet jest dość dobrze przetłumaczona. Sprawdzałem sobie to dzisiaj z ciekawości i dość dobrze to funkcjonuje, więc dla tych z Państwa, którzy się nie posługują językiem angielskim, będzie to w jakiś sposób ułatwienie. Standardowo podkreślam, wyczulam Państwa na to, żeby prowadzić różnych wariantów nazwisk lub do rozszerzenia wyników o inne funkcje, ale o tym za chwilę. Ja wpisałem sobie samo nazwisko. Jak już Państwo pamiętają, moimi przodkami są Kasprzykowscy, więc wpisałem nazwisko Kasprzykowski i tak się prezentują wyniki. Tu jest 12 wyników dla nazwiska Kasprzykowski. Mamy podane w wynikach imię, nazwisko, datę przybycia do Stanów Zjednoczonych, miejsce urodzenia lub miejsce, w którym dana osoba przebywała przed emigracją, nazwa statku, na którym przypłynęła, a także takie trzy ikonki, dzięki którym będziemy mogli odkryć większą ilość informacji. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym Państwu pokazać, jak można jeszcze bardziej zawęzić wyniki wyszukiwania. Pierwszą możliwością jest użycie filtra odnoszącego się do imienia i nazwiska. On się znajduje tutaj z prawej strony przy imieniu i nazwisku i tam możemy sobie zawęzić wyniki do dokładnego wyszukiwania, exact matches, do zbliżonego, czyli close matches, do imienia i nazwiska, które brzmią podobnie. Mamy również możliwość wyszukiwania imienia jako nazwiska i nazwiska jako imienia, bo czasami zdarzało się tak, że albo urzędnik popełnił błąd, albo ten, który przyjeżdżał, źle zrozumiał i źle podał, a urzędnik tak zapisał i tego nie sprawdzał. Przy tej masie ludzi naprawdę błędy były rzeczą ludzką, a szczególnie jeśli chodzi na przykład o polskie imiona, nazwiska, miejsca pochodzenia tych osób. Tutaj ostatnio Mila prezentowała krótki filmik na temat z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową na temat pana Brzęczyczkiewicza, także mi to czasami nawet sprawia problem, także myślę, że im tym bardziej. Drugą możliwością przefiltrowania wyników, jeśli mam oczywiście popularne imię i nazwisko, będzie użycie opcji tak zwanego czarodzieja. Oni tam mają taką opcję wizard. Już Państwu cofnę do tego slajdu, na którym to jest. Tu chyba tego nie widać, ale jak Państwo będą na stronie, to jest tam taka opcja wizard i jak sobie Państwo w nią nacisną, to możemy zawęzić wyniki o płeć, stan cywilny, datę urodzenia, datę przybycia, czy to będzie dokładna data lub zbliżona. Nie zawsze musimy znać przecież dokładnej wiek, nawet takie bardzo dokładne informacje jak miejsce urodzenia, nazwa statku lub nawet tożsamość etniczną. Osobiście, jak zawsze powtarzam, zalecam, aby w pierwszej kolejności wpisać samo nazwisko. Jeśli będziemy mieli właśnie bardzo dużo wyników, to możemy dodać imię osoby, która wyemigrowała, i wtedy sobie te wyniki sprawdzać. Jak wyglądają dokumenty? Tutaj mamy te wyniki, o których Państwu wspomniałem i pod ikonką takich trzech ludzików, jak Państwo zwrócą uwagę, jest ikonka tych ludzików, statek, ikonka dokumentu i zależy, co wybierzemy, ale to jakby nas przenosi do panelu jednego, który i tak sobie później możemy inaczej przeglądać. To jest ten tak zwany passenger record, czyli podstawowe informacje na temat danej osoby, a to jest przerobione przez pracowników muzeum, tej instytucji. I tutaj mamy przykład, ja standardowo posłużę się przykładem z moich prywatnych poszukiwań, to jest przykład mojego pradziadka Adama Kasprzykowskiego i jakie tutaj mi informacje oni odnotowali. Że kiedy przybył, wiek, jest stan cywilny, na jakim statku, tu taki nawet mu nadano specjalny numer identyfikacyjny, czyli takie podstawowe informacje.
mamy możliwość zamówienia tej takiego certyfikatu specjalnego, oni to nazywają certyfikatem migracyjnym, koszt $129, jak Państwo mogą zauważyć, i dostajemy sobie taki certyfikat, oni nam wysyłają ze Stanów, możemy sobie go włączyć do swojego domowego archiwum jako taką dość cenną pamiątkę. Z tej strony nie musimy wracać się do poprzedniej, będziemy musieli odświeżać formularz, ale u samej góry widnieje pięć paneli, jak Państwo mogą zobaczyć. Ja tutaj mam, zaznaczyłem sobie teraz Ship Information na slajdzie i mamy informacje o okręcie, o jego historii, o maksymalnej liczbie pasażerów, a także są zdjęcia okrętu, które oczywiście również możemy nabyć. Kwota zależy właśnie od wielkości zdjęcia, to mniejsze zdjęcie kosztuje $10, większe $12,5. Także też możemy sobie tak uzupełnić to domowe archiwum. Dla nas najważniejszy będzie, przepraszam Państwa, ship manifest, czyli tak zwana lista okrętowa pasażerów. Czyli tu musimy sobie przejść w zakładkę o tym tytule i wyświetli nam się taki zeskanowany archiwalny dokument, czyli ta właśnie wspomniana lista, na której będziemy mogli odnaleźć informację o poszukiwanej przez nas osobie. Jak Państwo widzą, z prawej strony widnieje rozwijalna lista z dokumentami, na której możemy odnaleźć pozostałe części interesującego nas dokumentu, a powyżej są takie trzy możliwości, z czego najważniejsza to jest możliwość otwarcia dokumentu w pełnym rozmiarze, czyli full image. A tu możemy dodać do swojego profilu ten dokument, później nie musimy jakby go drugi raz odszukiwać, tylko będziemy mieli go już zapisany w profilu i bez problemu sobie go znajdziemy, jakbyśmy na przykład zapomnieli go odnaleźć później, nie wiem, może być jakiś błąd czy coś, a tak to mamy go w profilu i nie musimy się męczyć. Użyjmy na przykład jakiejś kombinacji nazwiska, która później nam wyleci z głowy. Natomiast poniżej tych zeskanowanych dokumentów jest taka lista, zindeksowana lista pasażerów, dzięki której jakby bez problemu odnajdziemy pozycję, czyli wiersz na liście, pod którym widnieje informacja o naszym przodku. Tutaj na moja lista, mój przodek widnieje na 27 pozycji. I przejdźmy sobie już do omówienia konkretnie dokumentów, co na nim znajdziemy. Ja tutaj dociąłem tą listę, bo ona była bardzo niewyraźna na tych slajdach, więc i tak pewnie jest dalej niewyraźna. Czasami się zdarza tak, że ja nawet jak sobie zbliżę, wytnę tą informację, którą chcę, to dalej jest ona nieczytelna, także czasami jakość tych dokumentów jest bardzo zła. No i jakość pisma, więc musimy się zmierzyć z pismem tego urzędnika. W przypadku mojego prześladka dowiedziałem się, z jakiej miejscowości oraz z jakiego kraju pochodził, czyli że był mieszkańcem Austrii, był narodowości polskiej, a jako region zamieszkania wskazał Galicję. Natomiast miejscem zamieszkania był Zakliczyn. Co więcej, miał 26 lat, umiał pisać, umiał czytać, a z zawodu był rzeźnikiem. Zaznaczono również kolumnę, że był kawalerem. Znajdowała się tam też rubryka, do której wpisywano informacje na temat najbliższej osoby pozostawionej w miejscu, z którego się emigrowało. To jest też dla nas bardzo ważna i cenna informacja. Mój pradziad podał dane swojego ojca, Piotra Kasprzykowskiego, który mieszkał właśnie wtedy w Zakliczynie dalej. Czasami te passenger ship manifest składały się z dwóch stron. Czasami jest jedna strona się zachowała, czasami są dwie. Jak są dwie, to mamy fajnie, bo mamy jeszcze większą ilość informacji, to zależy, z którego okresu były te listy, ale na następnej stronie odnotowano, że mój pradziad nie był nigdy wcześniej w Stanach Zjednoczonych, że była to jego pierwsza wyprawa, wskazano cel jego podróży, czyli Nowy Jork, bo akurat podróżował do swojej kuzynki w Nowym Jorku zamieszkałej. Należało również podać, urzędnik wymagał tego właśnie, żeby podać dokładny adres, gdzie dany delikwent zmierzał, czyli imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, ewentualnie podać, czy ta osoba to jest właśnie rodzina czy przyjaciel i dokładny jego adres. Co również zapisano? Zapisano, że mój pradziad sam opłacił bilet na statek, czyli dowiadujemy się, czy ktoś za niego zapłacił, czy sam zapłacił, że posiadał przy sobie $25, więc wymogiem w pewnym momencie było, że trzeba było mieć $50, no ale jakby biedni ludzie z Galicji
nie dysponowali tak dużymi sumami, a ta kwota $25 i tak mi się wydaje być dość sporo. Odnotowywano również informację zaznaczoną w rubryce, że zakupił już bilet na podróż do punktu docelowego, czyli do mieszkania tej swojej kuzynki gdzieś tam musiał, bo kuzynka mieszkała na Brooklynie, więc musiał do tego Brooklynu już mieć jakiś bilet kupiony. Co jeszcze? Następnie odnotowywano informacje na temat wyglądu, czyli wzrost, waga, karnacja, kolor oczu, stan zdrowia. Co ciekawe, pojawiają się również takie kolumny, w których urzędnicy zaznaczali sobie, czy ktoś podał, że jest, nie wiem, poligamistą lub nawet anarchistą. Są takie dwie kolumny, one są przeważnie, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tam coś więcej napisał, no, ale wiązałoby się to od razu z deportacją. I tutaj też możemy zamówić sobie kopię tego SHIP manifestu. Tak, możemy sobie zamówić kopię. Koszt tych dwóch, czyli jednej i drugiej karty, wynosi tutaj prawie $50 bez jednego centa, ale wyczulam Państwa, by sprawdzić, czy zamawiamy właściwe strony. W tym przypadku, jak Państwo widzą, automatycznie dodano mi do koszyka rewers jednej ze stron, na którym znajduje się podpis kapitana statku, jakaś tam także krótka informacja dla urzędnika na temat wypełniania tego blankietu, a nie zaznaczono tej pierwszej listy, tak jakoś strona błędnie to wycelowała i nie dała mi pierwszej strony, na której znajdują się informacje, które mnie jak najbardziej interesują. Dlatego czasami trzeba wywalić sobie to, co nas nie interesuje, a ręcznie dodać właśnie ten obraz do koszyka zakupowego, który chcemy mieć w własnym posiadaniu. Jak ktoś nie chce sobie tego zamawiać, to są pewne myki, print screeny można sobie robić, więc jakby do tych sprytniejszych tutaj też można sobie różnie pokombinować. Tutaj pozwoliłem sobie Państwu wypisać 5 stron internetowych, portali internetowych, na których mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat osób, które migrowały. Ja podałem jakby tą taką sztandarową Ellie Island, ponieważ jakby to był główny migracyjny punkt chyba świata, można to tak nawet określić, ale są też inne bazy, które podejmują tematykę migracji do Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Dwa pierwsze adresy, no to już Państwo pierwszy poznali, drugi, ta Castle Garden też ma swoją stronę internetową i też można sobie sprawdzić jej zasób i co tam na niej jest. Następnie trzecia strona to jest immigrantship.net. To również taka dość sporych rozmiarów baza danych, której znajdziemy, nie wiem, na przykład między innymi uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy zdecydowali się osiedlić w Australii. Jest tam kilka takich różnych ciekawych zakładek, które warto sprawdzić. Dalej mamy stronę germanroots.com. Tam jest kilka fajnych zakładek, ale jedna z nich dotyczy właśnie list, które były sporządzane w porcie w Hamburgu przed wypłynięciem statku, czyli ta lista taka pierwotna. Możemy więc jakby porównać listę z Ellie Island z tą, która była sporządzona w Hamburgu na przykład. Kolejna strona to passengerlists.de. Tam są informacje na temat statków wypływających z kolejnego ogromnego niemieckiego portu, czyli z Bremy, ale nie tylko, są też z innych portów. I ostatnia to jest gjnvik.com. Tam również znajdziemy listy pasażerskie ze statków wypływających do portów amerykańskich, kanadyjskich, australijskich i wielu innych. I te listy autor strony zaznaczył, że pochodzą z lat 1880-1954, więc ktoś z naszych krewnych wypłynął już po II wojnie światowej w czasach komuny, to też można go sobie znaleźć. Przejdziemy sobie dalej, dość o dokumentach migracyjnych. Przejdziemy sobie do jednego z obecnie największych działających na świecie serwisów, który gromadzi i udostępnia materiały do badań genealogicznych. Tym portalem jest Family Search. Zarządzany jest on przez organizację funkcjonującą pod tą samą nazwą, czyli Family Search, która powstała z inicjatywy i jakby w oparciu o Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, czyli popularnych mormonów. Niektórzy z Państwa się na pewno z nimi zetknęli, dla niektórych może to być pewnego rodzaju nowum.
warto podkreślić, że korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne i dostępne dla każdego, ale aby korzystać z milionów zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, należy się zarejestrować i zalogować, no i wtedy możemy je spokojnie i swobodnie przeglądać. Ponadto strona internetowa jest dostępna aż w 10 wersjach językowych. Niestety polscy użytkownicy strony internetowej muszą jeszcze poczekać na wersję w ojczystym języku. Prawdopodobnie z tego, co się tam dowiedziałem z różnych kanałów, są jakieś tam prace przygotowawcze do tego, żeby to funkcjonowało w języku polskim. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Słów kilka należy poświęcić samej tej organizacji. Początkowo funkcjonowała jako Genealogical Society of Utah. Została utworzona w 1894 roku z inicjatywy duchownych mormońskich, pasjonatów historii i bibliofilów, którzy właśnie mieszkali w Utah, głównie w Salt Lake City, które jest jakby stolicą mormońską, głównym taką siedzibą mormonów. Głównymi celami statutowymi tego stowarzyszenia było dobroczynne zorganizowanie biblioteki genealogicznej, która miała być docelowo dostępna dla każdego, czyli każda osoba mogła z niej korzystać. Kolejnym celem było rozpowszechnianie wiedzy o genealogii, a także gromadzenie informacji o zmarłych. Ta ostatnia kwestia związana jest z taką mormońską doktryną dotyczącą życia po śmierci. Nie wiem, czy dobrze Państwu przekażę tą informację, ale wydaje mi się, że jeśli ja bym stał się mormonem, to wszystkie osoby w moim drzewie z automatu też są mormonami. Ale to proszę sobie jeszcze zgłębić. Nie chcę tutaj też tych doktryn pomylić, bo one są czasami trochę skomplikowane. Obecnie Family Search ma podpisane umowy dotyczące współpracy z ponad 200 archiwami na całym świecie. Taka nowinka to jest podpisanie umowy z archiwami ukraińskimi. To jest sprzed miesiąca chyba sprawa na temat digitalizacji ich zasobu. Mormoni współpracują z tysiącami placówek archiwalnych znajdujących się na terenie ponad 100 państw. Tu na zdjęciu prezentuję Państwu Bibliotekę Historii Rodziny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, mieszcząca się w Salt Lake City. Miałem tam przyjemność być w lutym 2019 roku. Przeogromna biblioteka i chyba marzenie każdego genealoga, każdy by chciał tam zamieszkać i nie wychodzić z tej biblioteki, dopóki nie odnajdzie wszystkiego, co może tam znaleźć na temat swoich przodków. W zasobie biblioteki są 2,4 miliona rolek mikrofilmów, 727 tysięcy mikrofisz, książki na temat genealogii, poradniki, encyklopedie, czasopisma. Także naprawdę raj dla genealoga, i jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie miał możliwość lotu do Salt Lake City i sprawdzenia sobie tych rzeczy, to zachęcam. Co prawda proces digitalizacji postępuje i naprawdę można się od mormonów uczyć wręcz, że da się dużo i szybko i dobrze, bo z własnego doświadczenia wiem, że gdyby nie akcja mormonów z lat 70., 80. czy 90., to część dokumentów nie przetrwałaby do naszych czasów, tak, bo korzystałem, nie będę tutaj wymieniał instytucji, w której korzystałem z księg metrykalnych, aczkolwiek gdy mi przyniesiono pozycję, którą zamówiłem, to otwarłem księgę i tak naprawdę mogłem dmuchnąć i całość księgi by po prostu wyleciała, także nie dało się z niej korzystać. Później sprawdziłem sobie, czy aby przypadkiem Mormoni tego nie zdigitalizowali. Okazało się, że tak, że mają to na swojej stronie, jest to dostępne, można sobie przeglądać z punktu własnego fotela, więc udało mi się odszukać kilka ciekawych dokumentów. Aczkolwiek podkreślam, że no, trzeba tutaj szanować i doceniać tą pracę, która została wykonana, ponieważ była to ogromna praca i dzięki nim możemy czasem dostać się do ksiąg metrykalnych, które tak naprawdę już nie istnieją. Podkreślam, że Family Search to jest organizacja non-profit i swoją działalność opiera przy wsparciu wolontariuszy mieszkających na całym świecie.
to dzięki właśnie nim i takim akcjom, oni mają taki na przykład jeden dzień w roku, gdzie chyba to jest weekend, gdzie indeksują księgi metrykalne, żeby pobić rekord z zeszłego roku i co roku im się to udaje. W tej ogromnej bazie jest aż 6 miliardów wpisów z indeksami, czyli jest to naprawdę ogromna baza. Ten projekt digitalizacyjno-indeksacyjny rozpoczął się chyba w latach 20. XX wieku i trwa do dzisiaj. Jak już wspomniałem, są to takie ogólnoświatowe dni indeksowania i taki rekord ich to jest z 2016 roku. Nie wiem, czy w zeszłym roku to było, ale wiem, że w 2016 roku ponad 100 tysięcy osób w dwa dni stworzyło ponad 10 milionów wpisów, które są teraz jakby ogólnodostępne. Jak wygląda proces? Tu taki przykład karty, którą można znaleźć. Ci, którzy korzystają z mikrofilmu Mormonów, to wiedzą, o co chodzi. Tak wygląda taka karta pierwsza. Tu mamy jeszcze właśnie Genealogy Salt Lake City, Utah. Jako tytuł. Jak wygląda proces wyszukiwania, jak się już zalogujemy, zarejestrujemy i zalogujemy? Poszukiwanie może odbywać się na kilka sposobów. Pierwszy to jest na podstawie katalogu. Jak Państwo widzą, tutaj mamy w górnym panelu search i wciskamy sobie katalog i przechodzimy do wyszukiwarki. Dzięki tej wyszukiwarce możemy sobie wpisać nazwę miejscowości, tam się wyświetlą różne miejscowości z przydziałem administracyjnym, możemy sobie je zaznaczyć, dzięki temu przenieść się do odpowiedniej miejscowości. Ja tutaj zaznaczyłem sobie Gołogóry, to jest miejscowość, z której pochodzili moi przodkowie z tej drugiej linii, czyli Danisze. Oni tam z Czech przybyli w latach 20. XIX wieku i osiedlili się początkowo w Gołogórach, byli młynarzami, więc dość często zmieniali miejsce zamieszkania. I tu mamy wyniki. I dla tych, którzy nie wiedzą i nie korzystali jeszcze, to zaznaczę, że ikonka aparatu oznacza to, że możemy sobie przeglądać dokumenty, księgi metrykalne czy innego rodzaju dokumentacje w swoim domu, na swoim laptopie. Dokumentacja, te wpisy oznaczone aparatem, ikonką aparatu z kluczykiem oznaczają to, że czasami można to przeglądać jako zarejestrowany użytkownik, czasami trzeba troszkę pokombinować, żeby otrzymać takie kopie. Można je przeglądać w centrach rodziny, które są w Polsce. Wiem, że takie centrum jest we Wrocławiu, bodajże w Warszawie, wiem, że było chyba w Kielcach, ale nie wiem, czy dalej funkcjonuje i chyba w Bydgoszczy. Także trzeba się umówić, żeby sobie to przeglądać, bo albo trzeba mieć mormońskie konto, niektórzy mają z tego, korzystają, ale to jest chyba nieciekawy proces, żeby takie coś otrzymać, no i trzeba by było być mormonem, przejść na mormonizm, czyli wyrzec się swojej wiary, wypisać się z kościoła i wtedy można otrzymać takie pewnie konto. I ostatnia ikonka to jest ikonka szpulki. I niestety tego nie otrzymamy na chwilę obecną, to jest tylko w Bibliotece Historii Rodziny w Stanach Zjednoczonych, w Salt Lake City i ona prawdopodobnie zostanie zdigitalizowana na przestrzeni najbliższych kilku lat, bo to jest projekt wieloletni, także musimy o tym pamiętać. Także po przejściu na przykład w ten aparat wyświetli nam się księga i możemy sobie swobodnie przeglądać tą księgę i szukać swoich przodków, wpisów dotyczących swoich przodków. Tutaj podkreślam, że mamy numer mikrofilmu, a pod numerem mikrofilmu jest item, czyli jakby część mikrofilmu oznaczona cyfrą, dzięki której możemy sobie na tym mikrofilmie odnaleźć księgę, która nas interesuje, czyli nie wiem, tutaj księga urodzeń, małżeństw i zgonów za 1839 i mamy item 3, więc musimy sobie przejść do tej części trzeciej tego danego mikrofilmu, przewinąć sobie do tej części. Kolejną możliwością, jaką nam daje Family Search, jest wyszukiwanie poprzez imię i nazwisko danej osoby, czyli musimy z tego głównego panelu ponownie wybrać zakładkę Search, a następnie Records i pojawia nam się taka stronka, wpisujemy sobie imię, nazwisko naszego przodka i wyskoczą nam wyniki na jego temat. Co możemy na takiej stronie poprzez wpisanie imienia i nazwiska za pomocą właśnie za tą pomocą imienia i nazwiska znaleźć?
Na pewno dokumentację związaną ze spisami ludności. One się odbywały w Stanach Zjednoczonych, te federalne spisy ludności co 10 lat. Tutaj prezentuję Państwu wyniki na temat Karola Kasprzykowskiego. To był brat mojego pradziadka Adama, który wyemigrował do oni wyemigrowali wspólnie. Karol zdecydował się na pozostanie. I tutaj prezentuję dokument. Przepraszam, że jest tak duży, ale już nie chciałem go ciachać, brzydko mówiąc, tylko zostawiłem go taki duży, żeby Państwo widzieli też, jak on wygląda w całości. Ale proszę mi uwierzyć, że jest tam Karol Kasprzykowski odnotowany jako głowa rodziny, jest odnotowana jego żona Maria, a także trójka jego dzieci, Marion, Izabel i Eugen. Podawano w takim spisie wiek, miejsce urodzenia, odnotowywano, czy ktoś starał się zostać obywatelem USA, czy został nim, to jest bardzo ważne. O, coś tutaj ta prezentacja, nie chcę tego, coś tutaj przełączę dalej, żeby nam tu nie mrygało. I tak, w takim spisie podawano również wiek, miejsce urodzenia, to już wspominałem. Co więcej, mamy informacje o wykonywanej profesji, o zarobkach, a także w przypadku dzieci odnośnie tego, czy uczęszczały do szkoły. Poznajemy również dokładny adres, pod którym dana rodzina mieszkała, więc jest to również bardzo cenna wskazówka jakby w dalszych poszukiwaniach. Tutaj Państwu prezentuję tak zwane Declaration of Intention. Było to swego rodzaju oświadczenie woli złożone pod przysięgą, że osoba ubiegająca się o amerykańskie obywatelstwo zrzeka się wszelkiej lojalności względem obcych rządów, obcych państw i zobowiązania się, bo w tej deklaracji zobowiązywało się jednocześnie do bycia lojalnym obywatelem USA. No i dotarłem do tego dokumentu, w którym występuje Karol Kasprzykowski. On zeznał, że miał 37 lat, że był rzeźnikiem, że jakieś podał informacje na temat swojego wzrostu, wagi, koloru skóry, koloru oczu, taka krótka notka biograficzna, czyli gdzie i kiedy się urodził, kiedy i skąd wyemigrował do USA i na jakim nawet statku, bo bym też musiał pamiętać, na jakim statku oczywiście. Jakby sobie zapomniał, to trzeba by było szukać. Co tam jeszcze są? Dane na temat jego żony, miejsca zamieszkania. Także na Family Search naprawdę możemy dużo, dużo informacji znaleźć. Tu jest na przykład informacja na temat jego zgonu. Dzięki temu wiem, że Karol Kasprzykowski zmarł w listopadzie 1973 roku, co jest bardzo pomocne i jakby przyda mi się w późniejszych poszukiwaniach, o czym Państwu na samym praktycznie końcu powiem, ale tutaj mogą Państwo zauważyć, że mamy taką rubrykę z prawej dolnej strony Similar Historical Records i tam są odnośniki do jakby kolejnych rekordów, więc nie musimy się cofać do tej pierwszej strony, tylko tutaj nam inne wyniki dla Karola Kasprzykowskiego się pojawią. Tutaj mamy właśnie kartę rejestrową z I wojny światowej i indeks do wpisu naturalizacyjnego. Nie ma na Family Search, nie ma, albo są bardzo, bardzo cząstkowo indeks, raczej karty naturalizacyjne. Co dalej? Tutaj właśnie już Państwu wspomniałem, że jest ten wniosek o naturalizację złożony, ale ten dokument jest dostępny na płatnej stronie, o której wspomniałem na samym początku, czyli o ancestry.com, ale o tej stronie za chwilę. Tak. Pragnę Państwa wyczulić po raz kolejny na pewien aspekt związany z poszukiwaniami genealogicznymi. Ja trochę się zajmuję indeksacją, więc zwracam uwagę na pewne rzeczy, czyli właśnie, że na przykład indeksy ksiąg metrykalnych albo nie wiem, inne indeksy osobowe w bazach genealogicznych, czyli właśnie te indeksy naturalizacyjne, no różne, czy właśnie indeksy z baz, w których mamy informacje o emigracji, one mają służyć nam jako pomoc, proszę Państwa, nie traktujemy ich jako wyrocznie, tylko one mają nam służyć jako pomoc, jako pewnego rodzaju drogowskaz z naszych prywatnych poszukiwaniach genealogicznych. Nie możemy, a na pewno nie powinniśmy zawierzać indeksom zamieszczonym na różnego rodzaju portalach, a
czego najlepszym przykładem będzie przytoczenie indeksów z parafii ZAS-ów, które właśnie są zamieszczone na portalu familysearch.com. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj na tym prezentowanym slajdzie mam informacje dotyczące aktów sztu niejakiego Józefa Adama Bica. Dość dziwne nazwisko, prawda? Jeszcze szczególnie na Podkarpacie parafia Rzeszów, no, parafia ZAS-ów, także no może, ale zwróciło to moją uwagę, więc jakby no postanowiłem sobie, że znajdę ten dokument. Tu mamy podane informacje, że dziecko urodziło się 1 stycznia 1867 roku w Zasowie jako syn Wojciecha Adama Bica i Marianny Kizis. Dotarłem w archiwum diecezjalnym tarnowskim do tego dokumentu. No i proszę Państwa, w księdze okazało się, że żaden Józef Adamabic, a Józef Adamowicz, a nazwisko panieńskie jego matki to nie Kizis, a Kizior. Dlatego po raz kolejny podkreślam, że w tych poszukiwaniach genealogicznych musimy być bardzo czujni i nie możemy uznać, że czegoś nie ma bez sprawdzenia danej jednostki archiwalnej czy też księgi metrykalnej. Także to jest taka moja krótka uwaga na temat tego, żeby jednak coś sprawdzić ręcznie niż zaufać bazie genealogicznej. Ale one są oczywiście bardzo ważne i czasami bez nich możemy nie znaleźć swoich przodków. Teraz sobie przejdziemy do wspomnianego serwisu ancestry.com. Jest to kolejny ogromny, o ile chyba nie największy obecnie, serwis genealogiczny, który składa się ze strony głównej, czyli z ancestry.com i kilku takich podstron, które zostały przez kilkanaście lat działalności wykupione przez właścicieli Ancestry. Niestety dostęp do tej strony jest płatny. Z tego, co się orientuję, to mamy możliwość zarejestrowania się i korzystania ze strony za darmo przez 14 dni, ale to sobie muszą Państwo sprawdzić. Natomiast koszt subskrypcji na miesiąc wynosi $25, ale w tym mamy możliwość przeglądania tylko dokumentów dotyczących Stanów Zjednoczonych. Jeśli chcemy z całego świata, to mamy $40. Natomiast subskrypcja na 6 miesięcy wynosi, będzie nas to kosztować aż $100, więc jest to taka dość spora kwota. Ale warto skorzystać z tego 14-dniowego triala i wykorzystać ten czas, te 14 dni maksymalnie, na ile się da, i później sobie wypowiedzieć tą umowę, bo warto, bo ja znalazłem dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych dokumentów na temat właśnie wspomnianego Karola Kasprzykowskiego, ale nie tylko. Jak wygląda poruszanie się po tym serwisie? Otóż już Państwu prezentuję. Tutaj mamy znowu search i zachęcam do naciśnięcia All Collections i przechodzimy sobie do wyszukiwarki. Ja tu już Państwu prezentuję dokumenty, żeby jakby nie powielać jednego i tego samego. Tutaj jest ta wspomniana petycja dotycząca naturalizacji Karola Kasprzykowskiego, więc mamy wszystko podane jak na tacy, ciekawe informacje, bo są jego dzieci, kiedy się urodziły, gdzie się urodziły, jego podpis, miejsce zamieszkania, więc naprawdę będzie to cenny dokument, który może nam się przydać w poszukiwaniu właśnie żyjących krewnych w Stanach Zjednoczonych, no bo jak już mówię, deklaracja, nie pamiętam z którego jest roku, żeby Państwa nie skłamać, ale na pewno z lat 40. XX wieku, więc no może nie uda nam się znaleźć jego dzieci, bo mogą już albo zapewne nie żyją, chyba że będą wiekowi, ale ich dzieci, jeśli nazwisko przetrwało, już możemy odszukać. Co jeszcze na takim portalu ancestry.com znalazłem? Znalazłem zdjęcia, były dołączone do jednego z drzew, ja sobie je pobrałem. To jest właśnie Karol Kasprzykowski z lewej strony w podeszłym wieku, z prawej strony po ślubie z swoją żoną Marią i z synkiem małym tutaj jest. Także czasami też warto po tych drzewach różnych osób sobie troszkę pogrzebać i popatrzeć, co na nich jest. Można się za pomocą strony skontaktować z właścicielem drzewa i w ten sposób dotrzeć do informacji na temat tego, skąd ta dana osoba jest, jak jest z nami spokrewniona, czy to jest właśnie jakieś tam bardzo bliskie pokrewieństwo, czy dalekie pokrewieństwo. Możemy sobie zrobić test DNA na tej stronie ancestry.com i dzięki temu wyjdą nam wyniki, nie wiem, kuzynów z całego świata, jeśli ktoś sobie zrobił
test DNA przez stronę Ancestry.com i udostępnił swoje DNA jakby tam, to jeśli my sobie udostępnimy, jesteśmy spokrewnieni, to możemy znaleźć swojego kuzyna, na przykład z Brazylii. Także to też jest bardzo fajne i bardzo ciekawa opcja, szczególnie, że genealogia genetyczna teraz naprawdę nabiera tempa, jest coraz bardziej popularna, coraz bardziej ciekawa, niesie ze sobą troszkę zagrożeń, ale myślę, że o tym będę opowiadał na ten temat może kiedy indziej, a może ktoś inny, kto się bardziej na tym zna, bo musiał się dość mocno podszkolić. Czas nas goni, więc nie będę się rozbijał nad Ancestry. Jak będą Państwo chcieli, to proszę pisać. Ja Państwu na pewno chętnie odpowiem i podpowiem, co i jak. Warto, mówię, się zarejestrować i skorzystać z tego triala darmowego i sobie przeglądać całą bazę. Następnie mamy stronę, portal findthegrave.com. Ta strona powstała w 1995 z inicjatywy pewnego mieszkańca Salt Lake City, czyli to Salt Lake City cały czas nam się pojawia. Myślę, że możemy to miasto okrzyknąć stolicą światowej genealogii. Ten mieszkaniec miał takie dość dziwne hobby, ponieważ odwiedzał cmentarze i szukał na nich grobów sławnych lub znanych ludzi. Różne ludzie mają hobby. No i tak od z dnia na dzień zdecydował się na założenie strony, forum i dalej rozwijał tą bazę. Według stanu na lipiec 2020 roku w bazie znajduje się ponad 190 milionów wpisów na temat pochowanych osób z całego świata, a także ponad 80 milionów zdjęć grobów i zdjęć tych osób. Obecnie właścicielem Find the Grave jest portal Ancestry.com, ale nie przeszkadza nam to jakby w sprawdzeniu tej strony, ponieważ jest ona w dalszym ciągu bezpłatna. I już Państwu pokazuję, jak się po takiej stronie poruszać, jak wyglądają wyniki wyszukiwania. To jest strona główna, więc mamy first name, middle name, last name, czyli pierwsze imię, drugie imię i ewentualnie nazwisko, a nawet nazwisko. No ja standardowo posłużę się już moim znanym przykładem. Wpisałem sobie nazwisko Kasprzykowski i tutaj mi wyskoczyło 19 wyników. Jak Państwo mogą zauważyć, są tam wyniki głównie z cmentarzy amerykańskich, ale jak sobie przeleciałem przez te wszystkie wyniki, to był tam Płock, Kielce, Wrocław, a nawet Teheran. Nie, jak już wspomniałem, szukałem tych informacji o bracie mojego pradziadka Adama, czyli Karolu Kasprzykowskim. Karol tam pozostał i jak już wiemy, zmarł. Tutaj są dalsze wyniki wyszukiwania. Jest Karol Kasprzykowski. No i dzięki temu wpisowi dowiedziałem się, że ten Karol pochowany jest na cmentarzu, co dziwne, albo ciekawe, albo śmieszne, na cmentarzu świętego Karola w hrabstwie Suffolk w stanie Nowy Jork. Mamy tu dokładną lokalizację, więc ten grób jest położony w części 19 w rzędzie A i grób oznaczony numerem 27. Na tej stronie możemy również znaleźć informacje o cmentarzu, czyli klikamy sobie na ten podkreślony link dotyczący cmentarza. No i przekierowuje nas na podstronę dotyczącą cmentarza. Mamy podany dokładny adres, numer telefonu, stronę internetową, zdjęcie cmentarza. Nawet jest tutaj podany procent sfotografowanych grobów i akurat w tym przypadku to jest tylko 13%. Niestety nie ma tego grobu mojego pradziadka, brata pradziadka. No ale myślę, że napiszę do nich na skrzynkę mailową, zobaczymy co odpiszą, czy jest możliwość uzyskania takiego zdjęcia. Mamy również odnośnik do mapy Google. Dzięki temu możemy sobie bez problemu zlokalizować ten cmentarz i pokazany jest on cały, jak wygląda i chyba jest nawet odnośnik konkretnie do grobu, ale tego nie jestem pewien na 100%. I tak jak powiedziałem, mamy tak dokładne informacje, że możemy się skontaktować z cmentarzem, na przykład z prośbą o pozostawienie kartki z naszymi danymi i prośbą o kontakt osoby, która się opiekuje tym grobem. To taką praktykę dużo osób stosuje na polskich cmentarzach. Nie wiem, czy to jest spotykane na amerykańskich cmentarzach, ale myślę, że warto spróbować, bo kto nie próbuje, ten jakby nie zyska nic. Możemy również, z tego co się orientuję, zostawić na stronie Find the Grave pod tym grobem, pod tym wpisem na temat grobu informację, że poszukujemy krewnych i wtedy możemy dalej jakby czekać na kontakt, próbować się kontaktować przez stronę.
Ale jak już mamy takie podstawowe informacje, to mówię, możemy spróbować poszukać na różnych portalach społecznościowych osób o takim nazwisku. Tak jak mówię, no wiele osób pozostawało przy swoim polskim nazwisku, nie zmieniało go, chociaż teraz jest zaobserwowany podobno taki proces, gdzie osoby, dzieci osób, które zmieniły nazwisko, są na przykład trzecim czy czwartym pokoleniem, powracają do tego oryginalnego nazwiska, które było pierwotnie. To też jest bardzo ciekawe. Jako ciekawostkę podam, że na stronie Find the Grave znajduje się również zakładka Famous, czyli sławni. Znajdziemy tam groby i biogramy właśnie znanych ludzi. Mamy informację, że na chwilę obecną najbardziej popularnymi wynikami wyszukiwania są groby George'a Washingtona, Benjamina Franklina, Williama Shakespeare'a i Walta Disneya. Ja tu dla Państwa wybrałem przykład Polaka, Kazimierza Dejny, żeby nie było. Jego grób znajduje się na cmentarzu powązkowskim w Warszawie, ale mam jego biogram, jest autor biogramu, są zdjęcia grobu, zdjęcia jego, dość sporo takich ciekawych informacji. Zachęcam także do odwiedzenia Find the Grave i mówię, no są tam wpisy nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale z całego świata, więc być może uda się Państwu coś tam znaleźć. Nie wiem, na jakiej oni zasadzie współpracują, czy współpracują w ogóle z Grobonetem, ale wydaje mi się, że tak. To jest jakby dalej do zgłębienia. Kolejna strona i ona jest płatna, obiecałem Państwu, że nie będzie więcej płatnych, ale dałem płatną, ona też jest pod stroną Ancestry. Prasa, proszę Państwa, prasa jest niezwykle cennym i wartościowym źródłem mogącym urozmaicić historię naszych przodków, czy też zapomnianych krewnych. Ta prasa jest wciąż troszkę chyba niedoceniana, a przez jakby ogromną ilość tytułów i numerów staje się trochę takim ciężkim, czasochłonnym materiałem do badań nad genealogią naszych przodków, więc często ludzie ją po prostu pomijają i nie korzystają z niej, a naprawdę warto. Ja sobie skorzystałem, bo tutaj też możemy skorzystać z tego darmowego 7-dniowego triala, czyli tej wersji darmowej. Wiem, że musimy chyba podać numer karty kredytowej, ale nie pamiętam, czy podałem prawdziwą, czy nieprawdziwą, albo karty debetowej, ale chyba podałem nieprawdziwe informacje i chyba mi przeszło, ale trzeba pamiętać, żeby to od razu wypowiedzieć, bo dalej będziemy mogli korzystać, ale musimy to wypowiedzieć, bo inaczej będziemy musieli ponieść opłatę, a one też są tam dość spore. Ale warto skorzystać przez te 7 dni i jakby na maksa, jak ja to mówię, i sobie wyszukać możliwie jak największą ilość informacji o wszystkich osobach, o których informacji poszukujemy. Ja tu Państwu prezentuję informacje na temat wpisu o śmierci Karola Kasprzykowskiego, że zmarł w wieku 88 lat, że pozostawił dzieci, jakie dzieci, gdzie pracował, kiedy będzie msza święta za niego, pogrzebowa. No i to było ogłoszone w Daily News wydawanym w Nowym Jorku. Także takie różne ciekawe informacje możemy znaleźć, ale są tam na przykład informacje na temat ogłoszeń jakichś, na temat sprzedaży, zakupu, czy to mieszkań, domów, samochodów. Także naprawdę jest to super ciekawe źródło na temat tego, jak żyli nasi przodkowie, nasi krewni, co robili, czym się interesowali, bo czasami nie wiem, może i matrymonialne ogłoszenia też tam znajdziemy. Nie sprawdzałem, ale to jest wyzwanie rzucone w Państwa stronę, żeby Państwo sobie spróbowali, co tam można ciekawego znaleźć. No prasa jest przeogromnym źródłem i ja zawsze zachęcam, żeby coś w tej prasie szukać. Polecam także serwis Polona, bo polski serwis to odnośnie polskiej prasy, bo tam też jest trochę zdigitalizowanych, zindeksowanych wpisów gazet, tytułów prasowych. Także zachęcam Państwa do skorzystania. W tym miejscu zakończymy moje w sumie rozważania na temat poszukiwań wuja Sama. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu przyczyniłem się do tego, że Państwo coś sobie znajdą. Zachęciłem Państwa do budowy tego drzewa, rozbudowy tego drzewa genealogicznego, rozbudowy swojego domowego archiwum, czy też domowego, cyfrowego domowego archiwum. Mam nadzieję, że coś Państwo sobie jeszcze dzisiaj wieczorkiem wyszukają. Zachęcam do pozostawienia komentarza pod wydarzeniem, że coś się udało znaleźć, do podzielenia się swoimi historiami. Już dzisiaj Państwa zapraszam na kolejne spotkanie, które zatytułowane będzie Drzewo Genealogiczne, najlepszy program.
Odbędzie się ono 22 lipca o godzinie 18, klasycznie, wieczorową porą, przy kawce, herbatce chyba bardziej. Także to 22 lipca. A co dalej? Zachęcam jeszcze Państwa do jednej rzeczy. Ci, którzy nie towarzyszą od początku, lub ci, którzy nie zdążyli, a gdzieś sobie znajdą informację, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Tam wrzucamy nasze filmiki, nasze webinary, które do tej pory nakręciliśmy. Także zachęcam do subskrypcji i do śledzenia nowości i nowinek. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do zadawania pytań. W manifestach pasażerów są numery wiz amerykańskich, czy istnieje możliwość dotarcia do wniosków wizowych? Jo, pani Joanno. Szczerze nigdy nie zgłębiałem się na temat numerów wiz amerykańskich, tego tematu, i w sumie jestem zaskoczony tym pytaniem. Nie zwróciłem nawet uwagi, że jest tam taka kolumna odnośnie numeru wizy amerykańskiej. Wydaje mi się, że jeśli takie materiały się zachowały, to trzeba ich szukać poprzez ancestry tej płatnej strony. No tutaj musiałbym troszkę więcej pogrzebać, także pani Anno, proszę wysłać wiadomość e-mail na naszą skrzynkę i postaram się zgłębić temat i odpowiedzieć szerzej. Pani Jolanto, gdzie można znaleźć listę osób powracających z Ameryki? Są w archiwum aktywnych, wydaje mi się, listy osób powracających, ale wszystko zależy, w którym roku, w jakim okresie oni wracali. Wspomniany przeze mnie kilkukrotnie Karol Kasprzykowski, on w 1920 bodajże czwartym lub piątym przypłynął do Polski i mam ten rekord. Także myślę, że można sobie sprawdzić te 5 czy 6 baz, które Państwu prezentowałem. Tam było chyba 6 baz, które Państwu prezentowałem. Także proszę sobie później cofnąć na spokojnie filmik i sprawdzić te bazy, które tam podawałem, czyli i Ellie Island, i Castle Garden, i te listy hamburskie z Hamburga, a także te pozostałe strony internetowe, bo myślę, że coś tam Pani może znaleźć. Dziękuję Panie Krzysztofie, również życzę miłego wieczoru, pozdrawiam serdecznie. Widzę, że są jeszcze jakieś pytania, także spokojnie poczekam. Również pozdrawiam Pani Anno. Czy są jeszcze jakieś pytania? Coś tam jeszcze się pojawia, dobrze, to czekamy. Tak jak mówię, zachęcam do sprawdzenia tych wszystkich baz internetowych, tych wszystkich portali na spokojnie. Gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości, gdyby pojawiły się jakieś problemy techniczne, to naprawdę zachęcam do napisania do nas. W miarę możliwości będziemy Państwu pomagać. Panie Januszu, również serdecznie dziękuję za dobre słowo i pozdrawiam. Pani Joanna, czy można liczyć na informacje o parafialnych archiwach i jak ich poszukiwać?
chodzi o amerykańskie parafialne archiwa, to część jest na pewno zdigitalizowana, a jeśli nie, to należy znaleźć adres kontaktowy na stronie parafii i pisać do danej parafii. Ale myślę, że na Family Searchu jest gros materiałów, czy to z właśnie no z całego świata, z Ameryki głównie, bo tam Mormoni sobie podpisywali umowy i jeśli tylko dostali zgodę na wejście do archiwum, to do archiwum parafialnego to digitalizowali. Pani Aneto, czy cmentarze amerykańskie udzielają informacji na temat opiekunów grobów? Jak wspomniałem, ja napisałem i czekam, także nie wiem, zobaczymy. Też mi się wydaje, że to zależy od osoby. Nie wiem, jak tam działa RODO, także zachęcam do napisania. Ma już pani jakby drogę, może nie przetartą, ale pokazałem, jak dotrzeć do informacji na temat adresu, telefonu, także myślę, że można spróbować napisać. Jak pani się coś uda, to z miłą chęcią proszę, usłyszę o tym i proszę się taką informacją podzielić. Ja czekam osobiście na taką informację. Dokładnie tak jak pani Jolanta pisze, to zależy od dobrej woli urzędników na cmentarzach. Także dokładnie tak pani Jolanto, dziękuję za uzupełnienie. Jak zawsze, proszę państwa, no, w badaniach genealogicznych spotykamy się z różnymi ludźmi, czy to będą pracownicy archiwów, czy to będą właśnie urzędnicy na cmentarzach, czy w różnych innych instytucjach. Zawsze musimy liczyć się z tym, że ktoś może być nam nieprzychylny, ktoś może mieć gorszy dzień i może nam wcale nie pomóc, nie będzie chciał nam pomóc. Czasami musimy się wspomóc z jakimiś kluczkami prawnymi, czasami gdzieś to dalej zgłosić, pociągnąć, żeby coś uzyskać, a czasami się po prostu nie da i trzeba odczekać pewien okres czasu, żeby odnaleźć właśnie poszukiwane informacje, poszukiwane dokumenty. Widzę, że jeszcze dwie osoby piszą, pani Jolanta i pan chyba Andrzej. O, super pani Jolanto. Pozwolę sobie zacytować panią Jolantę. Jak szukałam grobów krewnych w USA, zaskoczeniem było, że na każdym niemal cmentarzu jest urząd, który wskaże, gdzie jest grób, jeśli jeszcze istnieje. Tak, to jest bardzo ciekawa informacja i ważna. Tak jak Państwo mówią, jak sobie Państwo wejdą na portal Find the Grave i zostaną Państwo przekierowani, bo tam jest też informacja na temat strony internetowej, zostaną Państwo przekierowani na tą stronę internetową cmentarza, tam są dane kontaktowe, mailowe, także można wysłać do nich zapytanie. No jedynym problemem może być język angielski, ale myślę, że w dzisiejszych czasach zawsze się znajdzie jakaś dobra duszyczka, która pomoże, jak ktoś nie potrafi w języku angielskim się komunikować. A są też translatory, także no, jesteśmy w XXI wieku, mamy tyle możliwości, że naprawdę możemy dużo, tylko trzeba chcieć. Dobrze, proszę Państwa, ślicznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że Państwo poświęcili swój czas. Mam nadzieję, jak już to podkreślałem, że uda się Państwu coś znaleźć więcej, że dotrą Państwo do cennych informacji, do cennych dokumentów. Trzymam za Państwa kciuki, żeby odnaleźć Państwo rodzinę w Ameryce, z którą ten kontakt mógł się urwać. Życzę miłego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia 22 lipca. Dobrej nocy.